mam dość, albo miarka się przebrała, albo to koniec. Są takie sytuacje, w których ludzie zmuszeni są do wypowiedzenia właśnie takich słów. I często, albo czasami bywa tak, że powiadają te słowa do osób, które kochają, wypowiadają te słowa do osób, przez które też są ranieni. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy w 8 klasie byłem świadkiem rozmowy mojej wychowawczyni z moim kolegą, Robertem. Właśnie tych słów użyła wtedy nasza wychowawczyni. Powiedziała: mam dość, Robert. Mam dość tego, że wagarujesz, że palisz papierosy, że uczysz palić innych, że pijesz alkohol. I to koniec. Będziesz musiał zmienić szkołę. Będziesz musiał poszukać sobie innej szkoły, do której będziesz chodził, bo ta szkoła zamyka przed tobą drzwi. Robert był bardzo fajnym kumplem. Imponował nam. Był od nas parę lat starszy. Kiblował parę lat w szkole, więc gdy my kończyliśmy podstawówkę, on miał już zarost na twarzy, miał pierwsze doświadczenia z narkotykami, z alkoholem. I to Robert właśnie po skończeniu 8 klasy wziął nas wszystkich na piwo. Chodźcie, chłopaki, powiedział. Pokażę wam, jak bawią się starsi koledzy. To koniec. Miarka się przebrała. Mam tego dość. Takie słowa usłyszał Robert od wychowawczyni w czasie, kiedy chodził kolejny rok do 8 klasy. I często dzieje się tak, że w małżeństwach również padają takie słowa. W rodzinie czy w innych relacjach ludzie mówią sobie: mam dość, już nie będę dłużej tego tolerować. Nie będę tolerował twoich złych zachowań, tego, że mnie nie szanujesz, że wracasz do domu pijany, że mnie źle traktujesz. Wiem, że w czasie tego obozu zaglądamy wspólnie do Księgi Genezis, czyli do Księgi Początku. I przyglądamy się początkom historii świata i historii ludzi. Czytaliśmy o tym, jak na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem jak stworzył człowieka i jak obdarował go miłością, umieścił w raju, dał mu świat na własność. Czytamy, jak na początku Bóg pobłogosławił ludzi. Czytamy, jak pobłogosławił ludzi, by byli razem, by się rozmnażali, by czynili sobie ziemię poddaną. Jednak te piękne początki mają swoją ciemną stronę. I dziś, gdy za chwilę przeczytamy fragmenty z pierwszej księgi mojżeszowej, czyli z Księgi Rodzaju, z Księgi Początku, niestety, ale usłyszymy, jak Bóg ze względu na tą ciemną stronę życia ludzkiego mówi: mam dość, miarka się przebrała, to koniec. Ma dość, to koniec, mimo że to ciągle był dopiero początek. Co to oznaczało wtedy? Co to oznaczało wtedy dla ludzi, którzy żyli w tamtych czasach? I co ta historia oznacza dzisiaj dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku, dla ludzi młodych, którzy tak naprawdę startują w dorosłość? A więc wspólnie przeczytajmy teraz fragment z Księgi Rodzaju, z 6 rozdziału, od 1 wersetu. A gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, a przy tym rodziły im się córki, synowie Boży zauważyli, że córki ludzkie są piękne. Wzięli sobie zatem za żony te wszystkie, które im się spodobały. A Pan powiedział wówczas: nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do 120 lat. W tym czasie, a także potem, gdy synowie Boży obcowali z Turkami ludzi i rodzili się im potomkowie, żyli na ziemi nefilici, okryci sławą od najdawniejszych czasów. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył,
że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w sercu swoim. Postanowił zatem: zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Zdaję sobie sprawę, że ta historia może brzmieć dla nas bardzo dziwnie. Może brzmieć jak opowieść magiczna, nadprzyrodzona, rodem z historii fantasy, na przykład z powieści Tolkiena lub podobne do opowieści z Narni. Synowie Boży, ludzkie córki czy nefilici, zwani olbrzymami. O co w tym wszystkim chodzi? I tak naprawdę teologowie czy znawcy Biblii wciąż badają, czy synowie Boży to potomkowie Seta, trzeciego syna Adama i Ewy? Czy może są to należący do Boga ludzie, mający związek z aniołami? A może to mężczyźni z różnych plemion, czczący różnych bogów? I muszę wam powiedzieć, że wciąż trwają badania, czy nefilici to ludzie, którzy odznaczali się nieprzeciętnym wzrostem i siłą i zwani byli olbrzymami lub gigantami? Czy to może ludzie nazwani upadłymi? Ci, którzy tak bardzo zatracili się w grzechu, że mówiono o nich upadli, pogrążeni w grzechu, zepsuci. Niezależnie od tego, co myślimy o tej historii, niezależnie od tego, fragment ten pokazuje nam ogromne zepsucie ówczesnych ludzi. Ogromne zepsucie ludzi, którzy mieszkali wtedy na ziemi. Zepsuci, zdemoralizowani ludzie łamali Boży porządek do tego stopnia, że Bóg postanowił i powiedział: dość, to koniec. To już nie tylko pierwsi ludzie, którzy nie posłuchali Boga. To już nie tylko Kain, który podszyty zazdrością zabił swojego brata. Ale to wszyscy ludzie, u których każda myśl, mówi fragment tekstu, każda myśl podszyta jest czymś złym. A więc Bóg mówi: mam dość. I znajduje tylko jedno wyjście. Usunąć człowieka z powierzchni ziemi. I tak jak w relacjach międzyludzkich, tak jak w relacjach z ludźmi, przychodzi moment, gdy przelewa się czara goryczy i jedna ze stron mówi: dość, miarka się przebrała. Dość, to koniec. Tak w tym momencie Bóg w tym fragmencie, próbując zapobiec rozszerzeniu się zła, najpierw ogranicza wiek życia ludzi na ziemi, aż w końcu postanawia to życie całkowicie zgładzić. Czy Bóg w związku z tym jest tak okrutny? I czy ma tak okrutny plan względem człowieka? Historia ta, gdy się w nią wczytujemy, pomaga nam zrozumieć, że skutkiem grzechu jest kara. Adam i Ewa zgrzeszyli i utracili prawo zamieszkiwania raju. Podobnie i Kain, o którym słyszeliście, na skutek grzechu został wygnany ze swojej ziemi. Ta sama zasada dotyczy wszystkich, którzy wybierają nieposłuszeństwo. Którzy wybierają nieposłuszeństwo wobec Boga, Boga, który jest Bogiem miłości. Bóg pokazuje, że każdy grzech, naprawdę każdy grzech, ma swoje granice. I czasami bywa tak, że przychodzi moment, kiedy nie ma już wyjścia. Gdy jego konsekwencje są straszne, a mogą również prowadzić do utraty życia. Na krawędzi unicestwienia relacji małżeńskiej znalazł się Robert, który musiał ze względu na swoje złe zachowanie zmienić szkołę. Robert nie skończył szkoły ponadpodstawowej. Poszedł do szkoły zawodowej i szybko zaczął pracę. W tej szkole poznał piękną dziewczynę, w której się zakochał, z którą wziął ślub. Na imię miała Ewa.
Ewa myślała, że zmieni Roberta, że będzie robiła wszystko, żeby Robert przestał pić, brać narkotyki, żeby wracał do domu po pracy trzeźwy. Jednak jej starania legły w gruzach. I po pewnym czasie Ewa powiedziała do Roberta: mam dość, to koniec, musisz się wyprowadzić, nie będziesz wychowywał naszych dzieci. Taki grzech doprowadził Roberta do ruiny. Robert musiał wyprowadzić się od swojej żony, od swoich dzieci. Bo grzech niszczy nas samych oraz relacje, do których zostaliśmy stworzeni. To robi grzech w naszym życiu. Nie dość, że niszczymy siebie sami, to niszczymy również relacje, do których zostaliśmy powołani. Jednak wracając do tej historii, wciąż pozostaje pytanie. Czy Bóg jest aż tak okrutny, że musiał unicestwić wszystkich ludzi? Czy miał taki plan? Zobaczmy, co czytamy dalej w 6 rozdziale. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Urodziło mu się także 3 synów: Sem, Ham i Jafet. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie napełnili ziemię gwałtem. Zniszczę ich razem z nią. Zbuduj sobie arkę. A ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą, zniszczę pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Z tobą jednak ustanowię moje przymierze. Wejdziesz więc do arki ty, twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów. Z jednej strony Bóg okrutnie postanowił rozprawić się z ludźmi, którzy zatracili się w swoich grzechach, zatracili się w grzechu zupełnie, całkowicie. Z drugiej jednak strony znajduje pewnego człowieka, Noego, który wraz z rodziną ocaleje, którego wraz z rodziną Bóg postanawia ocalić. To dziwny fragment. Dziwny fragment z tego względu, że Noe, co prawda nazwany był w tym fragmencie przyjacielem Boga, był nieskazitelny w oczach Boga, ale dlaczego przeżyć miała jego cała rodzina? O nich nie czytamy, że byli nieskazitelni, że byli bez grzechu. Czyż Bóg miał swoich wybrańców, których postanowił ocalić, a resztę zgładzić? W rozdziale 6 czytamy: zbuduj sobie arkę z żywicznego drewna, przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Wymiary arki mają być takie: długość 300 łokci, szerokość 50 łokci, wysokość 30 łokci. Arkę pokryj dachem, niech wystaje na łokieć ku górze. Z jej boku umieść wejście, a w środku zrób 3 pokłady. To początek opisu tego, co Noe musiał zrobić. Noe wziął się do roboty. Miał sporo do wykonania, zanim potop zaleje ziemię. Najpierw musiał zbudować arkę. To poważne wyzwanie. Budowa takiej arki, takiego dużego statku, musiała trwać bardzo długo. Jak wynika z tych biblijnych fragmentów, trwała około 100 lat. Od Bożej decyzji o zagładzie do potopu minęło więc sporo czasu. Naprawdę sporo czasu. Wystarczająco dużo, by inni ludzie, obserwując spektakularną czynność budowania arki, mogli odwrócić się od zła. Mogli pokutować, odwrócić się od zła i zacząć porządnie żyć. A praca nad sporządzeniem arki stanowiła czas dla innych do refleksji. Do refleksji i zastanowienia się nad własnym życiem. To było ostrzeżenie dla wszystkich. I Bóg czekał na innych ludzi.
czekał bardzo długo. W 7 rozdziale czytamy. Za 7 dni bowiem spuszczę deszcz na ziemię. Będzie padał przez 40 dni i 40 nocy. W ten sposób zgładzę z ziemi wszystko, co istnieje, wszystko, co stworzyłem. I to kolejny dramatyczny gest, gest Boga, który mimo tego, że czekał 100 lat, by ludzie odwrócili się od zła, jest gotowy czekać jeszcze dłużej, jeszcze trochę, jeszcze 7 dni. Ale Bóg, o którym czytamy, że jest Bogiem miłości, nie tylko czeka, nakazuje Noemu prowadzić do arki zwierzęta. Aranżuje więc różne wydarzenia, które być może skłonią innych ludzi do zastanowienia się nad własnym życiem. A gdy 7-dniowy okres oczekiwania i zachęty dobiega końca, gdy Noe z rodziną wchodzą do arki, a wodę zalewają ziemię, drzwi arki przez jakiś czas wciąż są otwarte, by każdy mógł się w niej schronić. Jaki więc jest Bóg, który zapowiada tak wielką zagładę? Bóg, o którym tak wiele w czasie tego obozu słyszycie, jest Bogiem miłości i Bogiem sprawiedliwości. Nasz Bóg, w którego wierzymy, pozostaje w niewyobrażalnym napięciu między sprawiedliwością a miłosierdziem. Wie, że człowiek brnący coraz dalej w grzech w końcu sam ściągnie na siebie zagładę. Bo tak to działa. Bo wcześniej czy później, jeżeli będziesz brnąć w grzechu, sam sprowadzisz na siebie zagładę. Wie, że robi wszystko. Walczy o jego życie, zdrowie, wolność i o dobre relacje. I do końca, tak naprawdę do końca tej historii, okazuje swoje miłosierdzie i przebaczenie, kochając bezgranicznie każdego człowieka. I to napięcie Boga między sprawiedliwością i miłosierdziem rozumieją rodzice. Rodzice, którzy często przeżywają dramat upadku swoich dzieci. Robert, o którym już dzisiaj słyszeliście, miał wspaniałych rodziców. Rodziców, którzy kochali Boga, którzy co niedziela przychodzili do kościoła, aby wielbić, aby modlić się, aby uwielbiać Jezusa Chrystusa. I robili wszystko, co mogli, aby i Robert w tego Boga, którego oni wierzyli, uwierzył. Jednak Robert buntował się od małego. Uciekał zeń szkółki niedzielnej, nie chodził do kościoła, a oni robili wszystko, co mogli. Aż do momentu, kiedy Roberta wyrzuciła żona z domu. Robert przyszedł do rodziców, myśląc, że oni go przyjmą. Jednak rodzice stanęli na tym samym stanowisku, co ich synowa Ewa i powiedzieli: Robercie, dość. Miarka się przebrała. Zamknęli przed nim drzwi i powiedzieli: musisz coś zrobić swoim życiem, bo inaczej zginiesz, umrzesz. Było to dla nich bardzo trudne doświadczenie, bo trudno jest zamknąć rodzicowi drzwi przed swoim dzieckiem. Jednak okazali mu łaskę i pomoc. Wysłali go do ośrodka, gdzie podjął leczenie. I taki jest też Pan Bóg. Mimo że zatrzasnął drzwi arki za Noem i jego rodziną i z bólem patrzył, jak potop niszczył tych, którzy do arki nie weszli, bo odrzucili jego ratunek, to nigdy nie przestał kochać i zawsze czeka na tych, którzy wciąż wybierają życie w grzechu. Bo Bóg okazuje swoją łaskę i do końca czeka, kochając tych, którzy Go nie kochają, albo kochają za mało, lub nigdy jeszcze Go nie poznali i nie pokochali. A więc, co mogą zrobić ci, którzy Boga nie kochają, albo kochają za mało, lub jeszcze nigdy Go tak naprawdę nie pokochali? Gdy czytamy opis tych wszystkich czynności, które musiał wykonać Noe, okazuje się, że są one wszystkie w szczegółach skrupulatnie opisane przez Boga. Arka miała być wykonana w konkretny sposób, zachowując konkretne wymiary, powinna być zbudowana z konkretnych materiałów, miała mieć konkretną budowę, konkretne wymiary. Również odnośnie zwierząt Bóg udzielił szczegółowych informacji. Kiedy więc Noe wysłuchał, co Bóg polecił mu zrobić, czytamy,
że zarówno podczas budowy arki, jak i gromadzenia zwierząt, Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg, dokładnie i we wszystkim. Noe był posłuszny Bogu i zrobił dokładnie tak, jak polecił mu Bóg, dokładnie i we wszystkim. Nie tylko wysłuchał, ale zrobił wszystko, co Bóg polecił mu zrobić. Okazał Bogu posłuszeństwo we wszystkim. Posłuszeństwo, które dotyczyło konkretnych wymiarów, materiałów, konkretnej budowy. A takie posłuszeństwo, musicie wiedzieć, w tamtych czasach i w tamtych okolicznościach nie było łatwe. Bo nie było łatwo przez 100 lat budować wielki okręt tam, gdzie okręty nie pływają. Nie było łatwo przez 100 lat robić rzeczy, które dla innych wydawało się absurdalne, śmieszne, godne drwienia i wyśmiewania. Przez 100 lat swojego życia Noe prawdopodobnie jako jedyny wierzył w to, co dla innych było nierealne. A wiara, zaufanie i posłuszeństwo Noego to klucz do ocalenia siebie, rodziny oraz wszystkich, którzy mogli być ocaleni. A więc zaufanie, posłuszeństwo i wiara. I również dla nas, którzy może nie kochamy Boga tak bardzo, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy pragnęli, albo nie kochamy Go w ogóle, bo Go nie znamy, albo kochamy Go za mało, lub jeszcze w ogóle Go nie pokochaliśmy, istnieje droga ratunku, do której kluczem jest nasze zaufanie, posłuszeństwo i nasza wiara. A jeśli wierzysz, ale wciąż zmagasz się z konkretnymi grzechami, albo nie potrafisz zerwać jakiejś złej relacji, albo nie potrafisz zerwać z jakimś nałogiem, to może jest tak dlatego, że nie jesteś mu posłuszny, że za mało go słuchasz. Może właśnie z tego powodu masz problem, aby z czymś zerwać, z czymś, co jest złe i jest grzechem. A może nie wierzysz i też zmagasz się ze złem, które niszczy ciebie i twoich bliskich, to być może w czasie tego obozu warto spróbować i uwierzyć, okazując Bogu zaufanie i stać się Mu posłusznym. Dlatego uwierz, zaufaj i bądź posłuszny Bogu, bo tylko On może cię ocalić. Ten Robert, o którym opowiadałem na początku, pojechał do ośrodka leczyć się z swojej choroby alkoholowej, z uzależnienia od narkotyków. Pojechał, aby popracować nad swoimi relacjami, których nie umiał właściwie budować. Zrobił coś, co pomogło mu zachować życie. Robert w ośrodku zaczął słuchać o Jezusie Chrystusie, o Bogu, który wnosi w życie nową jakość. Gdy wrócił z ośrodka, zapukał do drzwi swojego domu, tam, gdzie mieszkała jego żona Ewa z ich dziećmi. Ewa wpuściła go do domu, bo wiedziała, że Robert już jest trochę inny, jest przemieniony. Usiedli przy stole w kuchni i zaczęli rozmawiać. I Ewa nie miała mu do przekazania dobrych wiadomości. Powiedziała, że jedna z ich córek choruje i to bardzo poważnie. Choruje, bo ma uszkodzone nerki i prawdopodobnie będzie musiała do końca życia mieć dializę. I Robert w tym momencie, gdzieś głęboko w swoim sercu, powiedział do Boga: Boże, oddam Tobie swoje życie. Będę Tobie służył. Do końca moich dni będę dbał i budował te relacje, które dałeś mi tutaj na ziemi. Tylko proszę Cię, uzdrów moją córkę. Po paru tygodniach, gdy już wspólnie z Ewą jechali do lekarza na kolejne badania, dowiedzieli się, że córka jest zdrowa. I Bóg wysłuchał jego modlitwy. Wysłuchał również modlitwy jego rodziców. Wysłuchał również modlitwy Ewy. I dzisiaj Robert już jest dziadkiem.
ma wnuki, jest częścią kościoła, takiego kościoła, w którym wielbi się Boga i czyta się Jego słowa. Doświadczył Bożej miłości. Doświadczył Bożej miłości w swoim życiu. Pomimo tego, że Bóg pewnego razu powiedział dość i postanowił przez wody potopu usunąć ludzi z powierzchni ziemi, to w arce zbudowanej przez Noego czekał najdłużej, jak tylko się da, na wszystkich, którym groziła zagłada. A nawet wtedy, gdy tylko za Noem i jego rodziną z bólem zatrzasnął drzwi arki, miał kolejny plan na to, jak ratować innych przed grzechem, który prowadzi do śmierci. I 2000 lat temu, już to słyszeliście wiele razy, Bóg posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, by nas zbawić przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. I dziś On jest naszym ocaleniem, tak jak wtedy Arka była ocaleniem dla Noego. I dzisiaj On jest naszym ocaleniem i uratowani od śmierci wiecznej zostaną ci, którzy uwierzą, zaufają i będą posłuszni. Tak jak uwierzył, zaufał i posłuszny Bogu był Noe. Jeśli zatem wierzysz w Jezusa, który ocalił twoje życie, twoje wieczne życie, ale wciąż zmagasz się z grzechem, który rujnuje twoje życie, zacznij bardziej Go słuchać i żyć zgodnie z tym, co wiesz, co już wiesz. A może już słyszałeś o Jezusie i gdzieś o Nim przez swoje krótkie życie zapomniałeś. Nie zwlekaj, odnów z Nim relacje, przyjdź do Niego, pokochaj Go, zaufaj i bądź Mu posłuszny. A może nigdy Go nie poznałeś, bo wciąż dla ciebie jest abstrakcją, tak jak ta historia o potopie, to spróbuj uwierzyć. Daj Bogu mu szansę. A On nauczy cię, jak słuchać Boga i pomoże ci zwyciężyć grzech, zanim grzech zwycięży ciebie. Bo Bóg przez posłuszeństwo swojego Syna zwyciężył grzech. Dlatego zachęcam, oddaj Mu swoje życie, bo z Nim zwycięży grzech, zanim grzech zwycięży Ciebie. Dobry nasz Panie i Boże, Tobie dziękujemy za tą kolejną historię z Księgi Rodzaju, z tej pierwszej księgi Pisma Świętego. I Panie, wiemy, że konsekwencją grzesznego życia jest śmierć, ale też wiemy, że tak jak wtedy uratowałeś Noego, posłałeś Arkę, uratowałeś ich życie. Tak 2000 lat temu posłałeś Jezusa Chrystusa, który jest ratunkiem dla wszystkich ludzi, który zgładził grzech, który przebaczył też nam nasze grzechy. Dlatego dodaj nam, Panie, wiary, abyśmy mogli żyć zgodnie z tym, co wiemy, abyśmy mogli bardziej Tobie ufać, mocniej Ciebie kochać i przede wszystkim, abyśmy byli posłuszni Tobie, wiedząc, że tylko takie życie daje nadzieję, daje radość i satysfakcję, że z takiego przeżytego życia możemy cieszyć się i czerpać radość. Proszę Cię, Boże, pobłogosław tych młodych ludzi, pobłogosław ich tak mocno z nieba, aby oni byli błogosławieństwem dla swoich rówieśników, dla swoich rodzin, dla swoich bliskich, dla rodziców. Proszę Cię, Panie, zachowaj ich od złego i daj im siłę do dokonywania dobrych wyborów w życiu. O to Cię modlę i o to Cię proszę w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen.